Nieprawdą jest to, że postępowanie toczy się przez okres 3 miesięcy. Po drugie, nieprawdą jest to, że postępowanie to jest postępowaniem, które może rodzić podejrzenie co do tego, że jest prowadzone w sposób przewlekły. Przechodząc teraz do faktów, które Państwu pokażą, że nie jest tak, jak to wygląda w sposób przedstawiony przez niektóre osoby w informacjach, które poszły w telewizji. Po pierwsze, wniosek o rejestrację stowarzyszenia pod nazwą Ruch Poparcia Palikota Nowoczesna Polska z siedzibą w Lublinie wpłynął do Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 sierpnia tego roku. A zatem nieprawdą jest to, że to postępowanie trwa 3 miesiące. Nie trwa nawet 2 miesięcy. Po drugie, w dniu 25 sierpnia Sąd Rejonowy przekazał statut tego stowarzyszenia, projekt statut tego stowarzyszenia został przekazany organowi nadzoru, czyli Urzędowi Miasta Lublina, celem odniesienia się do tego statutu i zaopiniowania jego treści. 6 września Urząd Miasta Lublina przesłał opinię, w której w 12 punktach wskazał na uchybienia w treści statutu i to uchybienia w zakresie formalnym, czyli niezgodności z obowiązującą ustawą o stowarzyszeniach, jak i tym, że te uregulowania w statucie zawierają sprzeczne ze sobą unormowania.